głosów, około 1/3 została rozproszona na mniejsze partie. Ale te partie wszystkie i ugrupowanie są w linii antykomunistycznej, niekomunistycznej. Czyli tutaj jest jedne monolityczne ugrupowanie Unii Środowokratycznej, skupiające większość partii opozycyjnych, wygrała w wyborach. Była to partia socjalistyczna. I tam są wszyscy, którzy najbardziej korzystali z różnego rodzaju. Również osoby, które z różnych powodów musieli mniemanie głosować na tę partię, to jest to, że są gdzie struktury planowe są bardzo silne, a nie wszystkie duże miasta są silne w tym głosować w ambasadach.